Dzień dobry, nazywam się Andrzej Seweryn, jestem do Państwa dyspozycji. Oj, najbardziej jestem dumny z moich dzieci, Marii, Jana i Maksymiliana. To w nich jest ta siła i to wszystko, co sprawia, że jest Pan dzisiaj dumny? Czy to była też ciężka praca jako dla ojca? No, to kim dzisiaj jestem, zależało od setek ludzi, których nie sposób wymienić. Właściwie jestem pełen wdzięczności dla tych ludzi, dla wydarzeń, dla historii. Mhm. Dla historii mojego kraju, który mnie kształtował. Moment, w którym stałem się mężczyzną. Nie ma takiego momentu. To są momenty, kiedy człowiek ma poczucie, że jest mężczyzną. A co to znaczy być mężczyzną dla mnie osobiście? To być odpowiedzialnym. Brać odpowiedzialność za miłość, brać odpowiedzialność za swoje błędy, brać odpowiedzialność za swoją pracę, brać odpowiedzialność za Teatr Polski w Warszawie, którego jestem dyrektorem. Brać odpowiedzialność. Dalej czuję się małym chłopcem, gdy? Czuję się małym chłopcem, kiedy mam sesję na przykład zdjęciową dla pisma Viva. Dlaczego? Dlatego, że pozwalacie mi wrócić do dzieciństwa, kiedy prosicie mnie o minę X lub minę Y. Dorosły człowiek, 77-letni jak ja, no, ma możliwość takich żartów, takiej zabawy jedynie ze swoim wnukiem. Mhm. A robię to z radością oczywiście. Cecha, dzięki której jestem zawodowo tu, gdzie jestem, to chyba upór i ciężka praca. Nad czym powinienem jeszcze pracować? To nie jest łatwa odpowiedź, dlatego że to, co chciałem powiedzieć, w gruncie rzeczy czasami jest zaletą, a mianowicie nieokrzesany temperament. Naturalnie, że nie trzeba się głupio denerwować i wściekać, no to jest głupota, to jest idiotyzm, ale potrafić zareagować, zaskakując siebie i świat, to wartość.